Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o punktach stycznych. Moim gościem będzie Ola Łeżwińska. Zapraszam Was serdecznie. Cześć Olu, witam Cię serdecznie w programie. Cześć Grzegorz, witam Ciebie i naszych widzów. Słuchaj, i od razu chciałbym zacząć naszą rozmowę, bo wiesz, ja jestem endodontą. U mnie liczy się, wiesz, opracowany kanał, dobre płukanie, prawidłowa obturacja, te konkretne procedury. Natomiast zadam Ci takie trochę prowokacyjne pytanie. Co Twoim zdaniem jest ważniejsze? Pięknie wymodelowana anatomia powierzchni okluzyjnej czy solidny punkt styczny? No bo wiesz, internet w tej chwili, jeśli chodzi o stomatologię zachowawczą, to są przede wszystkim te pięknie odbudowane powierzchnie okluzyjne. No, pytanie zasadniczo nie jest prowokacyjne. Każdy z nas, niech sobie wyobrazi taką sytuację, że jest pacjentem i może mieć przepięknie wymodelowane bruski, oczywiście dostosowane w zgryzie i wypolerowane, ale cały czas będzie mi wchodziło jedzenie pomiędzy zęby i będzie tak wspominał tego dentystę w zasadzie po każdym posiłku. To, co ja chcę zrobić, i tu chyba się z tą endodoncją twoją łączymy, to, żeby pacjent nas w ogóle nie wspominał. Żeby zakończyć swoją procedurę i już dalej, żebyśmy my o tym nie myśleli, a nasz pacjent o tym nie myślał. I ten punkt styczny jest zdecydowanie ważniejszy niż to, czy ta odbudowa będzie instagramowo ładna. Mam przyjemność pracować w rodzinnym gabinecie, gdzie widzę kilkunastoletnie odbudowy mojego szefa, albo nawet 20, 30, nawet czasami 40-letnie odbudowy mamy mojego szefa, już emerytowanej dentystki. I te wypełnienia nie są ładne w kontekście zdjęć na fejsie, natomiast są szczelne, są skuteczne i pacjenci cieszą się nimi dłużej niż ja mam prawo wykonywania zawodu. Więc to chyba jest ważniejsze. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście my się tak, można powiedzieć, jaramy tym, że wiesz, piękną odbudowę zrobił ten czy tamta, dostali tyle lajków albo tyle lajków, ale tak naprawdę, wiesz, powinniśmy sobie chyba zadać pytanie i to będzie też pytanie, jak to wygląda z perspektywy pacjenta, no bo wiesz, pacjent jak przychodzi do nas do gabinetu, no oczywiście fajnie, że będzie miał z przodu pięknie wymodelowane zęby, ale czy rzeczywiście pacjenta tak bardzo interesuje ta powierzchnia zgryzowa w odcinku bocznym, czy bardziej ten punkt styczny? Właśnie jak wygląda to z perspektywy pacjenta? No ja jako pacjentka mogę powiedzieć, ostatnio w ogóle byłam u dentysty. Jestem bardzo wdzięczna mojej koleżance, że podjęła się leczenia, bo pani od plomb, nikt nie chce zrobić plomby. Pomyśl sobie, jak ja idealne. Muszę mieć dobrze zęby, wiesz, bo nikt mi nie chce zrobić endo. Ty masz trochę łatwiej, bo twoja mama jest dentystką, więc wyniosłeś to z domu. Moja mama jest mistrzynią cukiernictwa, więc wiecie, po drugiej stronie cukru się znajduje w tej sytuacji, chociaż z drugiej strony usłyszałam, że to jest dobry pomysł na biznes, cukiernia obok gabinet, nie? Natomiast z perspektywy pacjenta ten punkt styczny też będzie bardzo ważny, szczególnie dla tych pacjentów, którzy dbają. Ja zawsze zadaję takie niewinne pytanie, czy gdzieś nitka pacjentowi nie haczy. Nie pytam najpierw, czy nitkuje, tylko pytam, czy nitka nie haczy. I mówię, nie haczy, nie, w ogóle nie przeszkadza ta nitka. No i może się okazać, że dlatego, że pacjent wcześniej był bardzo dobrze zaopiekowany i ma po prostu szczelne wypełnienia bez nawisów, no albo wręcz przeciwnie. Ale to ciężko pomylić. Dokładnie tak. No dobrze, to słuchaj, może takie pytanie, które troszeczkę może tutaj namieszać, bo tytuł naszego dzisiejszego odcinka to jest idealny punkt styczny. Ale czy rzeczywiście, tak wiesz, tak naprawdę, czy to jest punkt, a może bardziej płaszczyzna? To zdecydowanie jest powierzchnia i pokazują to liczne badania, że nawet w przypadku zębów przednich, gdzie te punkty styczne wydawały się do tej pory punktami, jednak one są wydłużone wówczas w stronę korzeniowo do brzegu siecznego w postaci takich owali. A w zębach bocznych, który ten owal tak się trochę odwraca i on jest wtedy wydłużony policzkowo-językowo. I zawsze będziemy starali się odbudować taką powierzchnię. Jakbyśmy chcieli być tacy jeszcze super szczególni, bo oczywiście są badania i badacze to wszystko policzyli, to
ta powierzchnia styczna powinna być troszkę bardziej wychylona do strony policzka niż do języka. Ale łatwo to zapamiętać, bo każdy z nas ma ściągę w samej jamie ustnej. Można dotknąć językiem swojego łuku zębowego, no i zastanowić się, z której od strony on jest jakby bardziej szeroki, gdzie ta krzywizna łuku jest większa. No wiadomo, że od strony policzka. No dobrze, słuchaj, robi się coraz bardziej poważnie, a wiesz, no rozmawiamy tylko i wyłącznie o miejscu kontaktu. No dobrze, to powiedz mi tak, w takim razie od czego lekarz ma zacząć planowanie odbudowy idealnego punktu stycznego, czy też inaczej płaszczyzny stycznej? W ogóle sam fakt zadania twojego pytania o tym, od czego lekarz ma zacząć planowanie, już tutaj zdradza drogę do sukcesu, bo to nie jest seria przypadkowych ruchów, tylko zanim przejdziemy do pracy, my już musimy tam zobaczyć, co u tego pacjenta słychać. Przede wszystkim, jak wygląda ta powierzchnia kontaktu teraz, no bo pacjent może się do nas zgłosić z pierwotną próchnicą, gdzie ma ładnie ustawione zęby w łuku, ale to, z czym ja się zdecydowanie częściej zderzam w swojej pracy klinicznej, to jest wymiana jakiegoś wypełnienia. No i musimy zobaczyć, jak tam wyglądał wcześniej ten punkt styczny, w ogóle po pierwsze, czy był, po drugie, czy to było bardziej punktowe, czy płaszczyznowe kontaktowanie, no a po trzecie jeszcze musimy sobie zaplanować to wszystko pod kątem wysokości tej powierzchni kontaktu, no bo chcielibyśmy, żeby ona była zawsze jak najniżej, tylko nie zawsze jest to takie proste do uzyskania, szczególnie w ramach stomatologii zachowawczej, bo jeśli współpracujemy z dobrym technikiem, który nam zrobi piękną koronę albo nakład, albo jesteśmy takimi ludźmi renesansu jak ty, gdzie jesteś sam sobie lekarzem, technikiem, to jesteś w stanie to wszystko zaprojektować jeszcze poza jamą ustną. No my niestety plombiarze mamy trochę trudniej, ale zawsze będziemy się starali to zrobić maksymalnie nisko. No i żeby ocenić odległość tego naszego planowanego punktu stycznego od kości, no przydałby się do tego też rentgen. I tutaj szczególnie polecam Państwa uwadze zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe, na których będziemy dokładnie widzieli zakres ubytku. I to nam później dużo da pod kątem doboru instrumentarium do samej odbudowy. Okej, no dobrze, to wiemy, jak już zaplanować ten punkt styczny, jak się tak mniej więcej do tego zabrać. Kurczę, może ja się też zacznę zabierać za te... Wiesz, może mnie przekonasz. Grzegorz, zapraszam w ten weekend, może jakbyś był w okolicach Indicy, to będę miała akurat kurs odbudowy drugiej klasy. Jak będziesz gdzieś nie, w okolicy, nie kojarzę zapraszam w ogóle, serdecznie. Nie kojarzę, to jest jakieś miejsce takie, słyszałem, że kultowe, bo tam dużo ludzi jeździ, wiesz, ostatnimi czasy. Tak, ale słuchajcie, właśnie, jak macie ochotę uczestniczyć w jednym z wielu kursów Oli, która kształci nas wszystkich ze stomatologii zachowawczej, no to zapraszamy, a tutaj... O, tu się pojawił adres naszej strony dentalkursy.pl i tam możecie się jeszcze zarejestrować jeszcze na ten weekend, bo wyjątkowo, słuchajcie, nie wiem, może to dlatego, że to jest weekend CD, może dlatego, że wrzesień jest miesiącem, w którym dentyści często mają urlopy, ale rzeczywiście jest to kurs, na którym jeszcze mamy miejsca, także jakbyście chcieli się załapać, jakie takie last minute, to serdecznie zapraszamy. Przy okazji powiem, że jest to ostatni kurs, jeżeli chodzi o drugą klasę w tym roku, bo kolejne terminy to będą fundamenty stomatologii zachowawczej. Małgosia pisze, oj, dawno nie byłam w Nidzicy. Małgosia, zapraszamy cię serdecznie. No dobrze, a wracając do naszej rozmowy, jak już wiemy, co mamy odbudowywać, to jak się do tego wszystkiego prawidłowo zabrać? Wiesz, no bo oczywiście mógłbym tutaj zapytać o wiercenie, o tym, jak opracować, ale o to będę pytał za chwilę, ale bardziej mi interesuje wcześniej przygotowanie samego miejsca jeszcze przed preparacją. Ja swoich pacjentów zwykłam była znieczulać, bo mamy XXI wiek. Dobrze by było, gdyby pacjenta nic nie bolało w czasie wizyty. I nawet jeśli są to zęby leczone endodontycznie, ja będę pracowała na styku zębów i tkanek miękkich, one są żywe, więc zawsze znieczulam pacjenta, zarówno od strony policzki, jak i od strony podniebienia, bo nie ma nic gorszego niż później w trakcie zabiegu, kiedy okaże się, że ja jednak od podniebienia tam będę musiała mocniej ten klin włożyć, już będę widziała gdzieś łzy i to niewzruszenia w oczach pacjenta, więc znieczulamy pacjenta porządnie, a później zakładamy koferdam. No tak, to jest, ale to są słowa klucze, słuchaj.
Ja sobie nie wyobrażam bez znieczulenia. Naprawdę. W ogóle mężczyźni chyba tak wszyscy mają. Ja zawsze się śmieję do mojej męskiej części pacjentów, że ja wiem, że są odważni, ale nie muszą nam tej odwagi udowadniać. Także zdecydowanie jestem za tym, żeby znieczulić. No dobrze, mamy znieczulonego pacjenta. Powiedz mi jeszcze, koferdam, jakieś, nie wiem, separacje, pre-wedgingi, coś takiego, czy od razu zaczynamy preparować? Ja bardzo lubię pre-wedging, czyli umieszczenie klina w przestrzeni międzyzębowej jeszcze przed odbudową, już na etapie wiercenia. Po pierwsze dlatego, że ja jestem drobną dziewczynką i mam dość małe dłonie, to jest rozmiar XXS rękawiczek. Ja mam dość ograniczoną siłę, którą później będę mogła wywrzeć na tego pacjenta. Ale to się dobrze składa, bo ozębna, która trzyma ten ząb zębodole, też ma jakieś ograniczone możliwości kompensacji przykładania tych sił, więc jeśli ja już na etapie opracowania ubytku trochę sobie te zęby rozseparuję, później będzie mi łatwiej odbudować ten punkt styku, bo musimy pamiętać, że będziemy pracować na jakichś matrycach, które mają konkretną grubość, którą to grubość będziemy musieli skompensować. Więc ten pre-wedging jest spoko. Trzeba tylko uważać, żeby nie wyłamać szkliwa, jeśli mamy tam jakąś taką turbowielką dziurę, a z takimi ubytkami będziemy się najczęściej spotykać u pacjentów z zębami stałymi i dojrzałymi, czyli tam tak mówiąc po ludzku, gdzieś tam pacjenci do 25 roku życia, albo tacy, którzy mają jakąś piorunującą, kwitnącą próchnicę. Bo kiedy proces próchnicowy wejdzie od strony stycznej do zęba, to przez szkliwo tym bakteriom dość ciężko będzie się przebić. Ale później jak wejdą do zębiny, to szerokim frontem, nie? I lecą tam jak w masło prosto do miazgi i ścigają się tylko z endodontą. A my się cieszymy wtedy, my się cieszymy, prawda? Spokojnie, spokojnie. Da się jeszcze przyżyciowo tam podziałać. Dajcie szansę nam jeszcze tutaj stomatologom zachowawczym popróbować się z tym kompleksem miazgowo-zębinowym. Natomiast to jest taka jedyna sytuacja, kiedy trzeba będzie uważać na to szkliwo, bo jeśli mamy to szkliwo, które jest taką cienką skorupką na zewnątrz, ona jest twarda, ale jest cienkie, to wyobraźmy sobie, że mamy filiżankę z chińskiej porcelany. I jak uderzymy w tą filiżankę albo ją upuścimy, to ona się po prostu może pokruszyć i zbić, mimo tego, że jest twarda. Dokładnie tak samo będzie z zębem, kiedy mamy twardą skorupkę ze szkliwa, która jest w środku niepodparta tą zębiną. Więc tutaj tylko przestrzegam przed tym, ale w każdym innym wypadku z powodzeniem można ten pre-wedging zastosować. Okej, dobrze. To teraz powiedz mi, na co zwrócić uwagę w trakcie preparacji, żeby później odbudować punkt styczny, żeby on był perfekcyjny, ta płaszczyzna, czy ten punkt styczny. Czy w trakcie preparacji warto poświęcić jakieś zdrowe tkanki po to, aby uzyskać lepsze warunki adaptacji, matrycy, czy to nie jest konieczne? To jest kwestia preparacji pod kątem odbudowy, jest rzeczą, która w ogóle miała największy wpływ na moją praktykę kliniczną. Ja byłam uczona na uczelni stomatologii tak ekstremalnie minimalnie inwazyjnej. Ja wiem, że może niewielu z was się to kojarzy z warunkami studenckimi, ale dzięki wspaniałej nauczycielce dr Karolinie Obronieckiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym miałam możliwość spróbować naprawdę porządnej stomatologii zachowawczej. Wiecie, ja pracowałam w Koferdamie, pracowałam enamelem i tak to wyglądało na co dzień w naszej pracy. Tylko dr Karolina zawsze zwracała uwagę właśnie na zachowanie wszystkich tych zdrowych tkanek, żeby nigdy nie dotknąć wiertłem zęba w miejscu, gdzie on nie jest objęty procesem próchnicowym. Ja później miałam z tego powodu bardzo duże trudności z adaptacją wszystkich moich matryc, bo okazuje się, że taki caries-driven access w stomatologii zachowawczej nie zawsze sprawdza się pod kątem samej odbudowy. Po pierwsze dlatego, że najczęściej matryca nie będzie nam po prostu pasowała. I to już jest wystarczający argument do tego, żeby spróbować trochę zmienić tą naszą preparację. Po drugie, taka preparacja, która umożliwi nam dość łatwe dostosowanie matrycy, będzie też preparacją nakierowaną na długotrwały sukces adhezyjny. I w tym momencie ja już jestem zupełnie przekonana do tego, żeby częstokroć poświęcić tkanki zdrowe, czyli niezajęte chorobą próchnicową,
ale na pewno niepełnowartościowe w tym przypadku. I ta preparacja to jest totalny game changer, bo później okazuje się, że wszystkie te matryce nagle po prostu wkłada się w przestrzeń międzyzębową, doszczelnia klinem i wszystko to pasuje. No tak, ale tutaj musimy też podkreślić dla naszych widzów, że to nie jest też preparacja bardzo agresywna, tak? Bo niektórzy mogliby odebrać twoje słowa jako, jako wiesz, taką preparację, że nie zwracam uwagi na to, że mam tkanki zdrowe, preparuję, żeby lepiej mi pasowała matryca. Ja znam twoją preparację, wiem jak preparujesz, więc tutaj od razu chciałem też to i jakby dopowiedzieć i sprostować, że oczywiście to jest preparacja, która gdzieś może jakiś poświęcić fragment, ale to nie są fragmenty rzędu milimetra czy półtorej, tylko raczej to są bardzo niuanse delikatne, takie drobne, które... Ależ oczywiście tutaj no mówimy o preparacji często na przykład narzędziami ręcznymi, czyli jakąś kiretą, albo mówimy o preparacji krążkiem ściernym pod kątem wywinięcia tych pryzmatów szkliwa, to nie jest taka preparacja barbarzyńska jakimś walcem albo jakąś wielką kulką, szczególnie jeszcze na końcówkę turbinową, bo ja od lat w ogóle nie użyłam turbiny, więc poleca się tutaj mikrosilnik przyspieszający, więc dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo widzisz, ja siedzę też w tej swojej bańce i coś, co dla mnie będzie minimalnie inwazyjne, dla kogoś innego może wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast preparacja jest absolutnie kluczowa i właśnie to jest główna część tego naszego spotkania kursowego z odbudową drugiej klasy. Ja wiem, że nikomu nie chciałoby się wiercić w zębach, przecież co to za problem, wiercenie. I później jak się taki hojrak czasem trafi na kursie, to owszem, zostajemy przy tej metodzie preparacji, którą znasz i lubisz, ale później sam zobaczysz, że jak zrobisz po mojemu, to ta matryca po prostu będzie pasowała lepiej. Bo niestety chyba najlepiej się uczymy na błędach. Ja pokazuję też swoje błędy i polecam wam uczyć się na błędach cudzych. Więc bardzo by było miło być częścią tego procesu. Dokładnie. Wiesz co, w ogóle to jak rozmawiamy o tych preparacjach, to przychodzi mi na myśl od razu taki temat z mojej działki, czyli dostępy endodontyczne. Jestem wielkim fanem dostępów endodontycznych. Można powiedzieć, że rozkładam je na czynniki pierwsze, natomiast też zawsze powtarzam, że zacznij od małego, ale są sytuacje, w których musisz poświęcić zdrową tkankę, ponieważ kompromis, który uzyskasz w negatywnym tego słowa znaczeniu, jeżeli oszczędzisz te tkanki, może spowodować, że później to leczenie nie będzie przynosiło takich efektów, jakie byśmy chcieli. Maciek Osiej ma ciekawe pytanie. Witam serdecznie. Zabawę z koferdamem zaczynasz po znieczuleniu czy po otwarciu punktu stycznego? Zazwyczaj zakładam koferdam od razu po znieczuleniu. Zdarza się tak, że mamy tam jakiś armagedon. No, ekstremalnym przypadkiem będą zęby sklejone, kiedy nie będziemy w stanie wyizolować każdego z nich osobno. Wtedy sobie rzeczywiście rozseparowuję te zęby. Natomiast ja kiedyś mówiłam, że jestem leniwa, ale później mój przyjaciel, który zajmuje się marketingiem, zabronił mi tak mówić, powiedział, że mam mówić, że optymalizuję swoją pracę. Zatem ja optymalizuję swoją pracę i zakładam koferdam od razu, a jeśli będę musiała zrobić coś w przestrzeni pomiędzy zębami, gdzie by ta guma mi przeszkadzała, to ją sobie po prostu przesunę i w jedno oczko na jeden ząb zmieszczę wtedy dwa zęby z daną przestrzenią pomiędzy zębami. Optymalizacja. No właśnie, bo czasami jest tak, że rzeczywiście jest to ubytek poddziąsłowy, musimy zrobić deep margin elevation, no i wtedy te jakby fragmenty koferdamu mimo wszystko nam w pewnym stopniu przeszkadzają do pewnego etapu tej procedury. Dobrze, no to powiedz mi, jakich narzędzi, jakich masz jakiś, nie wiem, zestaw narzędzi, których używasz na co dzień do tej preparacji? Masz jakiś jeden ulubiony, czy jest to miks dostosowany do konkretnej sytuacji? W ramach tej optymalizacji też zauważyłam, że dużo czasu zajmuje mi po prostu wyszukiwanie wierteł. Więc ja tak usiadłam i się zastanowiłam z moim asystentem, jakich my wierteł używamy najczęściej. I po prostu one wszystkie są zawsze spakowane do jednego pakietu. Siada pacjent na fotel, dostaje znieczulenie,
tulenie koferdam i wtedy jest ten pakiet z wiertłami otwierany. I tam jest wszystko, co jest potrzebne do opracowania z tkanki próchnicowej, do otwarcia pryzmatów szkliwnych pod kątem adhezji, jak i również później cały zestaw narzędzi do polerowania. Okej. Okay. Mów, przepraszam. No i w takim zestawie dobrze by było też pomyśleć o takiej optymalizacji. Kiedy wybrałam wiertła na przykład do wykończenia mojej preparacji, to później to są często te same wiertła, których ja będę używała do wykończenia mojego wypełnienia, no bo później tych instrumentów tam się robi 12 czy 13. To się z jednej strony może wydawać dużo, ale z drugiej strony za każdym razem one wszystkie są używane. I paradoksalnie brak czasu na zastanawianie się skompensuje nam ten czas asysty, którą później asysta spędzi w sterylizacji. Także to nie jest seria przypadkowych ruchów. Wszystko zasadniczo będzie wyglądało tak samo, jeśli już w ogóle zabieramy się za wiercenie drugiej klasy, ponieważ duża część ubytków w próchnicy pierwotnej w ogóle nie będzie się kwalifikowała do wiercenia. I takie ubytki wtedy załatwiam na przykład infiltracją. A pacjenci bardzo to lubią. Jak usłyszą, że można coś zrobić bez wiercenia, to pójdą jak dzik w żołędzie. No tak. Chociaż powiem ci, że w endo teraz też tak jest, że jest już prepless endo. Tak, jest też. No ale tu jakby i tak znieczulić musimy, bo jak nawet zrobimy prepless endo, to nie do końca należy to do najprzyjemniejszych wizyt stomatologicznych dla pacjenta. No dobrze, a w którym przypadku twoim zdaniem łatwiej jest uzyskać punkt kontaktu? W pracach bezpośrednich czy pośrednich? Ciekaw jestem, jakie ty masz doświadczenie. Ja mam jakieś tam swoje przemyślenia na ten temat, ale ciekaw jestem twojego zdania. Teoretycznie powiedziałabym, że w pracach pośrednich, bo tam technik będzie nam w stanie trochę jakby przekonturować tą koronę albo przekonturować ten nakład. Wtedy będziemy sobie mogli go ewentualnie minimalnie zebrać, skorygować podczas cementowania. Więc tutaj mamy taki bufor bezpieczeństwa. Natomiast z mojej prywatnej praktyki wynika, że jest to kwestia bezpośrednia, ale to tylko dlatego, że ja po prostu jestem lepsza w odbudowach bezpośrednich niż pośrednich, więc tu jest taki duży bias operatora. Natomiast mi jest zdecydowanie łatwiej zrobić to na jednej wizycie, na jednej kształtce, niż angażować w to technika. No dobrze. Mówisz kształtce, matrycy. To może porozmawiajmy teraz o matrycach i innych akcesoriach niezbędnych przy pracach bezpośrednich. No, jak powinniśmy dobierać odpowiednią matrycę do odbudowy drugiej klasy? Ta matryca to jest rzecz absolutnie drugorzędna. Ja wiem, że tutaj każdy ma swój jakiś zestaw matryc, na których pracuje. Natomiast w moim przypadku zasadniczo nie ma to znaczenia, żeby to była zwykła, jakaś po prostu metalowa blaszka z brzuszkiem. I jedyne, na czym się będę skupiała, to na ewentualnym dostosowaniu wielkości tej mojej matrycy do odbudowy. No i ta, wiecie, matryca jest strukturą w 3D, więc ona będzie miała jakąś swoją zadaną wysokość, będzie miała długość w kontekście, jak dużo zęba obejmie nam od policzka, a jak od języka. No i też będzie miała wypukłość. Jeśli miałabym wskazać, co jest według mnie najważniejsze z tego wszystkiego, to ta wypukłość, bo będziemy szukali kształtek raczej bardziej płaskich do takich standardowych ubytków. To jest taka kształtka, nie myślimy o niej, że jest płaska, to jest po prostu kształtka typu kształtka. No i później, jak będziemy musieli zamknąć jakąś szerszą przestrzeń, to wtedy będziemy szukali takich matryc wypukłych, nie? Takich grubasów. Wtedy już zaczyna się zabawa, natomiast myślę, że najlepszy stosunek jakości do ceny będzie miała taka po prostu nożyczkami wycięta matryca z takiej matrycy okrężnej montowanej na napinacz, taki okrężny na przykład typu Toffelmayer albo typu Mifam, gdzie możemy sobie po prostu ją dociąć, zarówno jeśli chodzi o wypukłość, jak i o zasięg policzkowy i językowy, bo zazwyczaj sięgamy po nią, jak te zęby są już w opór zniszczone. Więc można ją sobie absolutnie wtedy zindywidualizować. A założy się, że w każdym gabinecie takie paski do formówek produkcji pana Konopki są. Okej, no tak, dobrze. Słuchaj, a mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, wiesz, takie, bo to mnie bardzo ciekawi zawsze i ciekawi mnie też twoje zdanie. Czasami jest tak, że mamy
przesunięcia zębów. I ja zauważyłem tendencję u niektórych kolegów do tego, aby przekonturowywać zęby i żeby na siłę uzyskiwać punkt styczny. Jakie jest twoje zdanie? Bo wiesz, bardzo mnie to ciekawi, bo jest to dla mnie fenomenalnie fenomenalnie niezrozumiałe, dlaczego miałbym przekonturowywać zęby. Przecież mamy ortodoncję, mamy wiesz, takie działania, które powinny być wdrożone, no bo przekonturowanie zębów, w moim przynajmniej odczuciu, nie do końca jest najbardziej fortunną decyzją. Ale oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić i być w kontrze. Wszystko zależy od konkretnego przypadku klinicznego, no bo wiesz, ja teraz mogę rzucić sytuacją kliniczną, że ortodonta wysłał do mnie na poszerzenie zębów, przekonturowanie, nie? Jest to wszystko zrobione w porozumieniu z ortodontą. No najczęściej mamy tak wtedy, kiedy po prostu zęby są mikrodontyczne, nie? Tak, ale ja nie mówię o takich sytuacjach, wiesz, ekstremalnych, tylko mówię o tym, że mam na przykład, nie wiem, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę na górze i mam tremy. I mam tremy dość spore, i mam ubytek między zębem czwartym a piątym i wiesz. Rzadko się zdarza, żebyś miał tam ubytek. Tak z klinicznego punktu ale widzenia. Ale powiedzmy, że mam. Bo... No. Znaczy nie, że bo ja mam jest... tylko. Ktoś ma. Bo tak? Ktoś ma. Zazwyczaj jest tak, że kiedy mamy takie szerokie przestrzenie, szerokie typu milimetr odległości jednego zęba od drugiego, to jest miejsce bardzo łatwe do samooczyszczania. Więc tam zazwyczaj nie będą się robiły ubytki próchnicowe. No i teraz musimy się zastanowić, czy my przypadkiem nie wylejemy dziecka z kąpielą, kiedy zaczniemy pacjentowi na siłę zamykać tę przestrzeń, bo może się okazać tak, że my stworzymy teraz tam miejsce retencji płytki bakteryjnej, albo co gorsza, jeśli nasza odbudowa będzie jakkolwiek nieszczelna, a zamykanie takich trem w odcinku bocznym częstokroć jest ciężkie tutaj metodami bezpośrednimi, to później się może okazać, że pacjentowi, który wcześniej był wolny od próchnicy, zafundujemy próchnicę wtórną ze względu na naszą interwencję. Więc zawsze trzeba to skonfrontować z oczekiwaniami pacjenta. No, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby przyszedł do mnie pacjent, któremu nie zalegały resztki pokarmowe w przestrzeni pomiędzy czwórką a piątką, z prośbą o to, żeby mu to zamknąć. No właśnie. Jeśli to by było między trójką a czwórką, tutaj już być może no to jest odcinek estetyczny w zasadzie u każdego, ale wtedy też zastanawiamy się, dlaczego jest tam ta przestrzeń. Najczęściej ta przestrzeń będzie wynikała z tego, że on ma dwójkę za małą. Dokładnie. No dobrze, Maciek jeszcze jeden komentarz dodał. Ktoś też kocha powycinane brzuszki z klasycznej matrycy. Myślałem, że jestem dziwakiem. To nie jest moja formówka pierwszego wyboru, żeby nie było, bo to już jest taka formówka, która jest dla mnie trochę za gruba w większości odbudów. Natomiast my z Maćkiem dużo rzeczy mamy wspólnych i ta dziwność też jest dzielona pomiędzy nas, to na pewno. Zasadniczość w osądach. I Bartek Grudziecki zadaje jeszcze jedno pytanie. A ja uważam, że matryca ma znaczenie i tu moje pytanie w związku z bojkotem matryc TOR. Co w zamian? Te Henry coś tam się nie nadają. Palodent też średnio. Dobór teraz tej matrycy będzie bardzo subiektywny. Jeśli ktoś się przyzwyczaił do tych jednych, ja nie ukrywam, że też te tory bardzo lubiłam, to teraz później przez pół roku miałam poszukiwanie matrycy, która będzie mi odpowiadała. Bo o ile kształt tych matryc będzie się zgadzał na przykład z matrycami Westona albo z matrycami septodontu, to później na przykład te septodontu będą super miękkie, będą takie giętkie i często mi się zdarzało, że kiedy ja próbowałam ją wprowadzić na miejsce, to już ją zdążyłam pogiąć. Natomiast w przypadkach takich, gdzie chcielibyśmy mieć troszkę bardziej dostosowaną matrycę, to wtedy ona sprawdzi się nam świetnie, ta matryca septodontu. Ale wydaje mi się, że to, na czym teraz pracuję, to są matryce Westona. Jeśli mój asystent nas dzisiaj ogląda, to niech napisze, jaką mamy teraz matrycę w szufladzie, bo ja nie mam ich w oryginalnych opakowaniach, tylko zawsze tutaj mój Radek to dystrybuuje tak, żebym ja się już w ogóle tym nie martwiła. Palodent jest miękki, natomiast też będzie raczej z tych matryc już troszkę bardziej wypukłych. I kiedy powiedziałam, że ta matryca jest dla mnie drugorzędna, miałam na myśli to, że ja później całą magię zrobię pierścieniem. I w zależności od tego, na jakim pierścieniu będziemy pracować, to te matryce też będą musiały być do tego dopasowane. Pierścienie, na których ja pracuję, to są pierścienie z Garizona, które w przeciwieństwie na przykład do palodentowskich mają miękkie,
Rotek. Dzięki, Radek. Rozmiar S. Tak. A, także o. Pozdrawiamy. Teraz cię, pracujemy Radku. Na rotekach. I kiedy będziemy pracować na pierścieniu, który pozwoli nam na lepszą adaptację matrycy, to wtedy to nie będzie miało, nie będzie to miało znaczenia. Radek, więc tutaj kradniesz nam odcinek, ale to dobrze, bo stomatologia to jest sport zespołowy. Oczywiście. I ja bez dobrej asysty nawet dzień dobry pacjentowi nie umiem powiedzieć. No właśnie, i teraz Martyna pisze, też mam teraz zrotek i są dosyć podobne do tego tora. Natomiast Agata zadała pytanie, co uważasz, co myślisz o matrycach BioClear? Jeśli chodzi o BioClear, te plastikowe, pewnie o to jest pytanie, to są bardzo ciężkie matryce w pracy, bo wyobraźcie sobie, że pracujemy teraz na kształtce po prostu celuloidowej. Ona jest zupełnie inaczej zachowuje się niż paski metalowe, do których my byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. I próg wejścia jakby w tę matrycę, ile to będzie wymagało od nas treningu i tych wyrzuconych matryc, jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy będziemy chcieli właśnie zamknąć jakąś przestrzeń, taka matryca będzie się sprawdzała doskonale, bo po prostu pasek celuloidowy da się wyprofilować w taki sposób, jakiego nie uzyskamy przy produkcji formówki metalowej. Ja osobiście nie jestem fanką, ale jeśli ktoś potrafi nad tym pracować, to na pewno będzie zadowolony. Tylko musi dobrze później wycenić swoją usługę, bo te matryce są w opór drogie. Na jedną rzecz jeszcze trzeba uważać przy tych matrycach, bo w metalowej matrycy, kiedy ona się wpukli nam do środka pod wpływem działania klina, my to zauważymy, bo inaczej będzie się światło odbijało. Od przezroczystej matrycy światło się nie odbija, więc tutaj trzeba też uważać. Mi się zdarzyło kiedyś zrobić ząb takim właśnie wpukleniem, zdejmuję wszystko i patrzę, że mam owszem powierzchnię kontaktu, ale pod nią mam taką wielką, taką jamę, takie zagłębienie. Trzeba było wszystko wywalić i zrobić od nowa. Olu, jeszcze jedno mam dla ciebie pytanie. Będzie to ostatnie pytanie dzisiejszego odcinka, ale myślę, że bardzo ważne pytanie. Powiedz mi, jakie powierzchnie styczne są twoim zdaniem najtrudniejsze do odbudowy? Moim zdaniem najciężej odbudowuje się zęby krótkie. A dlaczego? I dlatego, że mamy bardzo mało miejsca na wyprowadzenie tego profilu, tego właśnie brzuszka do zamknięcia tej przestrzeni stycznej. Bo jak masz ząb wysoki, to jesteś w stanie to wszystko ograć, ale przy zębach krótkich zaczynają się problemy, później często okres te pierścienie też nie chcą pasować, więc ja zupełnie nie boję się odbudów poddziąsłowych, zupełnie nie boję się odbudów takich super rozległych. To, czego naprawdę nie lubię, to są krótkie zęby. I do tego najczęściej jest tak, że przy tych zębach krótkich będziemy mieli też do czynienia z bardzo dużą ilością dziąsła, więc to później też się będzie wiązało z gingiwektomią, taką nie zapalnej ziarninowej tkanki, tylko z takiej tkanki, która składa się głównie z tych więzadeł, które są w dziąsłach. To się może potem słabo goić po prostu u pacjentów po takiej gingiwektomie, więc ja nie lubię odbudować. Drodzy Państwo, i widzę, że właśnie Ole coś tutaj wyrzuciło, jakieś problemy z internetem. Zaraz, o, i jesteś z nami z powrotem. Halo, halo? Tak, tak, jestem. Jakiś posiadacz krótkich zębów tutaj zaklął nam. Zaklął, słuchaj, wszyscy pomyśleli, że wiesz, że ja powiedziałem już koniec odcinka i ja powiedziałem tak i za chwilę do widzenia, dziękuję i załatwione. Ola. Czy jeszcze chcesz coś dopowiedzieć do tego, co mówiłaś? Temat odbudowy powierzchni stycznych to jest temat rzeka. Nie wspomnieliśmy zupełnie o kwestiach połączenia adhezyjnego, wyboru systemu wiążącego, to nie jest oczywista też rzecz, o kwestii materiałów, później o wykończeniu i polerowaniu, więc chyba musimy się jeszcze raz spotkać, Grzegorz. Natomiast jeśli ktoś chciałby naprawdę się tego nauczyć, to po prostu zapraszamy na kurs. Dokładnie. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie, dentalkursy.pl. Tak jak mówiłem, jest jeszcze niedużo, ale są jeszcze miejsca na kurs Oli w ten najbliższy weekend, także jak będziecie mieli ochotę przyjechać do Nidzicy, to zapraszamy, tylko uważajcie, bo raz jak się przyjedzie z Nidzicy, do Nidzicy, to można z niej wyjechać, ale Nidzica już nigdy z Was nie wyjedzie. Takie jest niestety przeświadczenie wszystkich kursantów. Słuchajcie,
Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejszą audycję. Było Was naprawdę bardzo, bardzo dużo, także temat odbudów punktu stycznego, drugiej klasy, widać, że bardzo Wam się spodobał. Piszcie do mnie, piszcie na temat tematów, o których chcecie, żebyśmy rozmawiali. Z miłą chęcią będziemy rozmawiać na każdy temat związany ze stomatologią, nie tylko ze stomatologią zachowawczą, ale również i z endodoncją, z protetyką, z chirurgią, z ortodoncją. Jesteśmy w stanie zaprosić każdą osobę, jeżeli tylko ta osoba przyjmie nasze zaproszenie, to będzie oczywiście to możliwe, żebyśmy sobie taką rozmowę przeprowadzili, bo ten program jest dla Was. Ten program jest dla Was, jest to program całkowicie bezpłatny, niesponsorowany. Martyna, pytasz, czy odcinek będzie zapisany? Oczywiście, Martyna, wszystkie nasze odcinki od zawsze możecie oglądać na naszym kanale na YouTubie Dental Masters Group i tam możecie spokojnie śledzić nasze aktywności. Ola, dziękuję Ci serdecznie. Was wszystkich zapraszam jeszcze raz na kurs Oli w najbliższy weekend, jeżeli macie ochotę nas odwiedzić. Będziemy fajnie spędzać czas. Pójdziemy sobie też na kolację jak zwykle, więc będzie bardzo, bardzo przyjemnie. No i cóż, no i do następnego razu. A już za tydzień moim gościem będzie Mariusz Pietrzak i będziemy rozmawiać na temat... Nie ortodoncji. Będziemy rozmawiać na temat nowoczesnych procedur endodontycznych. A też pewnie ciekawi Was, dlaczego troszeczkę skróciliśmy te live'y w nowym sezonie. Z prostej przyczyny, ponieważ dostaliśmy od Was wiele informacji, że bardzo Wam się to podoba, ale często słuchacie tych odcinków podczas dojazdu do pracy, czy podczas jazdy gdzieś samochodem, więc te godzinne mogą być zbyt długie i dlatego myślę, że taka formuła będzie jak najbardziej odpowiednia. Ola, dziękuję Ci serdecznie za udział i do następnego razu. Dzięki, do zobaczenia. A Was zapraszam już za tydzień o 21 we wtorek, jak zwykle. Do zobaczenia.